Ostatni weekend września na Daleszyckim Rynku odbył się 15. jarmark na Świętego Michała. Było wiele ciekawych występów artystycznych, degustacji regionalnych potraw i fantastycznej rozrywki w wesołym miasteczku. Tradycyjnie też wręczono złote wagi dla wybitnych mieszkańców gminy. Wydarzenie zorganizowano z prawdziwym rozmachem, a gwiazdą imprezy był zespół Baciary. Pod sceną tańczyły i śpiewały prawdziwe tłumy. Kochani, dwa dni zabawy. Dziś rozpoczynamy 15. jarmark na Świętego Michała tu na Daleszyckim Rynku. Biorąc pod uwagę, że dziś sobota, na ludowo będziemy się bawić, słuchać tych pięknych występów ludowych. Mam nadzieję, że miło, sympatycznie spędzimy czas. Michale, Michale, Ty święty patronie, całą naszą gminę miej w swojej obronie. Całą naszą gminę miej w swojej obronie. Dwudniowy jarmark na Świętego Michała w Daleszycach to już tradycja. Pierwszego dnia królowały zespoły folklorystyczne, kluby seniora i chór miejski Michael. Drugiego dnia na scenie zaprezentował się zespół taneczny Mażoretki, orkiestra Dęta z Daleszyc, zespół taneczny Kryształki, a nawet duet cyrkowy i niesamowity iluzjonista Maciej Kozłowski. Odbyła się także prezentacja Akademii Piłkarskiej Spartakusa, MGKS Spartakus Daleszyce i pokaz karate. Widzicie, najmłodsi mają zaledwie 4 lata. Ale jarmark na Świętego Michała to nie tylko zachwycające występy artystyczne i pokazy. Na Daleszyckim Rynku stanęły też liczne stoiska, na których można było zakupić rękodzieło artystyczne, a także spróbować regionalnych potraw. Dużą popularnością, i to nie tylko wśród najmłodszych, cieszyło się też ogromne, wesołe miasteczko. Tradycyjnie podczas jarmarku nie mogło zabraknąć też wręczenia wyjątkowych nagród burmistrza miasta i gminy Daleszyce, złotych wag, które powędrowały do zasłużonych mieszkańców gminy. Człowiek roku junior Natalia Kaczmarczyk, człowiek roku senior Jacek Cielibała, przedsiębiorstwo roku Michał Krzywicki i zakład kamiarski Pumar, wydarzenie roku Wigi Heretyne, Suków na start oraz wyróżnienia Olga Cedrogonek, Federica Malara i Szymon Maciejewski. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że miasto Daleszyce pamięta o swoich ludziach, tych ludziach, którzy zapisują piękne karty w dziejach naszej ojczyzny, bo te osoby, które dzisiaj zostały wyróżnione złotymi wagami i tymi honorowymi statuetkami, to osoby, które rzeczywiście dają z siebie wszystko, aby o gminie Daleszyce było słychać głośno, nie tylko w świętokrzyskim, ale jak dowiedzieliśmy się, ja przynajmniej się dowiedziałem, również poza granicami naszego kraju. Gratulujemy nagrodzonym. Wiele, wiele talentów o tym, że jest to gmina bogata ludźmi, przedsiębiorczością, wiedzieliśmy, ale nie wiedzieliśmy, że aż tak. Różne dziedziny od sportu, kultury, przedsiębiorczości, działalności charytatywnej. Dobro wraca, to wiemy. Dziękujemy Wam za to, że włączacie się w te akcje po to, żeby pomagać innym. Panie burmistrzu, szacunek za to, co robicie, rozwijając gminę. Przede wszystkim gratuluję tym, którzy są Waszymi ambasadorami, a ambasadorami Waszymi są ci, którzy tu stoją za mną, za moimi plecami. Ci wspaniali ludzie uhonorowani i wyróżnieni złotymi wagami. To oni pokazują, że warto walczyć dla każdego drugiego człowieka, warto pokazywać swoje sukcesy. One się przekładają na siłę tej gminy, którą dowodzi Dariusz Beresiński. Ale Wy jesteście siłą i ziarnem tej ziemi, tej małej ojczyzny daleszyckiej.
Tuż po wręczeniu Złotych Wag na scenie stanął zespół Nowi, który zagrał niezapomniany koncert. Występ stał się także doskonałą okazją do przekazania przez burmistrza Dariusza Marsińskiego najlepszych życzeń na ręce członków zespołu z okazji 25-lecia ich istnienia. Zakończeniem dwudniowych obchodów w Daleszycach był występ Gwiazdy Wieczoru zespołu Baciarę. Wydarzenie zamknęła zabawa taneczna poprowadzona przez DJ-a. Zostanie ze mną na zawsze. Zostań, niech odchodź już więcej. Miłość od nowa się zacznie. Chcę kabel, łopek, kluca, fuk, nie idzi. Oj, panie, dziękujemy pięknie, trzymajcie się zdrowo i do następnego razu z góralskim pozdrowieniem Baciary. Jaha!